Nasze wideo, można powiedzieć, będzie wyjątkowe, ponieważ jesteśmy w wyjątkowej scenerii i z wyjątkowym gościem. Przyszły mistrz świata wagi ciężkiej, Adam Kownacki, jest z nami. Witam cię, Adam, raz jeszcze. Dziękuję. Pojawia się taka pewna kwestia. Internauci nieraz kłócą się, czy Adam Kownacki to jest chłopak z Łomży czy z Konarzyc? Jak ty to widzisz? Myślę, że obie strony mają rację. Tak? Urodziłem się w Łomży, a wychowałem w Konarzycach, więc... Ogólnie jestem swoim chłopakiem, tak? Chłopakiem z Polski, który reprezentuje, myślę, całą Polskę na całym świecie. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale w internecie pojawiają się nawet kłótnie na ten temat. Jeżeli ktoś powie, że jesteś z Łomży, zawsze odezwie się ktoś, który doda, że jesteś akurat z Konarzyc i na odwrót. Co jest tak naprawdę prawdą, tak? Żeby zakończyć dyskusję. No, urodziłem się w Łomży, a wychowałem w Konarzycach, więc jak chcesz to objąć, tak trzeba powiedzieć. Ale no, myślę, że... Nie ma to znaczenia, tak? Wszyscy jesteśmy Polakami i myślę, że to się trzymać najbardziej. Okej, okay, minęło od twojej walki akurat mniej więcej 3,5 tygodnia. Teraz, rozumiem, czas na odpoczynek. Tak, no byliśmy z żoną trochę na krótkich wakacjach po walce. Teraz właśnie przyjechałem do Polski, parę rzeczy załatwić i obejrzeć kolegę, który będzie walczył w UFC w tę sobotę. A przy okazji no, spotkanie z rodziną, z kibicami, więc naprawdę mile ten czas spędzam. Kibice mogą liczyć, że podejdą do ciebie, zbijesz z nimi piątkę, dasz jakiś autograf, no i będzie pamiątkowe zdjęcie. No oczywiście, jak najbardziej. Myślę, że kibice doceniają. Jak jestem w Stanach, mnie tu nie ma na co dzień, więc ktoś to pisze, kiedy będziesz w Polsce, kiedy będziesz w Polsce. Więc staram się robić jak najwięcej takich spotkań, żeby też można z tymi kibicami się spotkać, więc, bo naprawdę daje mi wsparcie, tak? Wywołałem już temat twojej ostatniej walki. No, trzeba powiedzieć, że z Washingtonem rozprawiłeś się dość szybko. Ty miałeś taki plan, że wchodzisz na ring, raz, dwa, kończysz tę walkę, czy może planowałeś jednak troszeczkę wytrzymać dłużej? Trenowałem, byłem przygotowany na 10 rund, na 10 ciężkich rund. On dobrze boksuje na dystans i myślę, że byłem w dużym szoku, że weszedł ze mną na taką bijatykę i byłem w stanie go trafić dobrze i szybko to zakończyć. To obawiałeś się chociaż trochę tej walki? Miałeś taką świadomość, że coś może pójść nie tak i być może przegrasz? Oczywiście, to jest waga ciężka, tak? Więc na sparingach robię wszystko i na obozie treningowym, żeby tego szansę jak najmniej zmniejszyć, tak? Bo wszystko jest możliwe, tak? Ale jak mówię, no wszystko się dobrze ułożyło, bo naprawdę ciężko trenuję i myślę, jak jestem w swojej życiowej formie, to nikt mnie nie pokona. Twoja rodzina była na gali? Widzieli to na żywo? Tak, tak. Żona, bracia, teście, tata oczywiście, więc naprawdę było fajnie. Było czuć to wsparcie? Jak najbardziej. Ogólnie też przychodzi mnóstwo rodziny, przyjaciół i fanów, więc wsparcie zawsze jest w rynku potrzebne i jest to naprawdę wierny kibicom. W tej chwili jesteś na 4. miejscu w rankingu IBF. Przed tobą jest tylko Bułgar i Niemiec, bo drugie miejsce jest akurat nieobsadzone. Dla ciebie ta 4. pozycja to jest sukces, to jest już wysoko, czy może masz taki niedosyt, że to jest jednak zbyt nisko, bo chcesz być numerem 1? Dokładnie, numer 1, więc no jeszcze będę dalej ciężko trenował i żeby tym mistrzem być, tak? Szczególnie ten pierwszy polski mistrz świata, więc do tego dążę i mam nadzieję, że do końca roku to osiągnę. Trochę zwycięstw na koncie już masz, kiedy następne? Ja mam nadzieję, że w czerwcu. Na razie jestem tak w Polsce, poza granicą, więc poza Stanami, gdzie wszystko się dzieje. Na razie do mnie nie dzwoni, nie mówi co dalej, więc robię co mogę tutaj, spotkanie z kibicami. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale mam nadzieję, że w czerwcu. Niektóre media informują, że Wilder już w maju wyjdzie na ring. Jego przeciwnikiem będzie prawdopodobnie Tyson Fury, ale jeżeli nie dogadają się w sprawach kontraktowych, to twoje nazwisko pada zaraz po tym. Ty chciałbyś tej walki tak szybko? Jak najbardziej. Myślę, że pokazuję, że jestem gotowy. Pokonałem dwóch kontenderów, jednego byłego mistrza świata, jednego olimpijczyka, więc jak najbardziej. Tak? Tylko chciałbym
12 tygodni, żeby do tej walki się dobrze przygotować, bo jednak to jest życiowa szansa i chcę być do tej walki w 100%. Wilder jest w tej chwili na szczycie, ale jest też takie powiedzenie, że na każdego kozaka zawsze znajdzie się większy kozak. Jeżeli Wilder jest kozakiem, to ty czujesz się już tym większym kozakiem? No, myślę, że to ring zweryfikuje, tak? Będzie trzeba wyjść do ringu i się sprawdzić. I myślę, że to jest najważniejsze. Tak? No to zostawmy może na chwilę temat boksu. Przed tobą także inne trudne wyzwanie. Spodziewasz się dziecka. Tak, no już się nie mogę czekać w sierpniu, więc myślę, że się strasznie. Wiadomo jeszcze, to będzie chłopiec, dziewczynka? Akurat jak wrócę do Stanów, będziemy wiedzieć, więc już się nie mogę czekać powrotu. Ale macie już jakieś imiona przygotowane? No coś tam jest, ale na razie się kłócimy. Czy... Kiedy ponownie odwiedzisz Łomżę w takim razie? Zobaczymy. No, nie wiem, kiedy będzie walka, ale po walce postaram się znowu przyjechać. Tak? Lubię tu przyjeżdżać, odwiedzać rodzinne strony, czy to jest Kołężyce, czy Łomża. Więc mam nadzieję, że po kolejnej walce na pewno odwiedzę. I tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Ja mam osobiście nadzieję, że następnym razem, kiedy porozmawiamy z Adamem, to będę miał przyjemność rozmawiać już z mistrzem świata. Adam, jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiam i do usłyszenia.